Oczywiście, tegoroczna edycja kongresu nie powstałaby bez wielu życzliwych osób, wspierających nas firm i otwartych na nas instytucji. Ale nie ma kongresu bez kongresowiczów. W tym momencie, jeżeli Wy już znacie kongres i społeczność doskonale, ale koło Was jest osoba, która dopiero zaczyna tutaj studia, to miejmy po prostu tę odwagę i chęć, żeby z tymi osobami zagadać, żeby z nimi też się bawić i żeby każdy czuł się naprawdę przez te dwa dni tu w Oxfordzie świetnie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, bardzo się cieszę, że możemy jako BAME wspierać to wydarzenie. No i szczerze mówiąc, muszę przyznać, że jesteśmy pod dużym wrażeniem liczby osób, która tutaj się pojawiła. Jestem radykalnym zwolennikiem tego, żeby studenci w czasie studiów robili maksymalnie dużo rzeczy, które wykraczają poza zakres takiego normalnego programu studiów. To jest czas, w którym człowiek może trochę popróbować w różnych obszarach. Jesteśmy tutaj na kongresie w Oxfordzie, po pierwsze, żeby posłuchać perspektywy młodych ludzi, Polaków, którzy kształcili się w Polsce, kształcą się w Wielkiej Brytanii. Firmy powinny się angażować w takie przedsięwzięcia jak to, które mamy dzisiaj, z bardzo prostego powodu. Ekspansja międzynarodowa wymaga tego, żeby pozyskiwać talenty, które z jednej strony są związane w jakikolwiek sposób z Polską, z drugiej strony są dobrze osadzone w środowisku kraju, w którym chcemy się rozwijać.